senatorzy, jesteśmy kilka dni po wizycie pani premier Beaty Szydło w Będzinie. Impreza się udała. Mamy takie pytanie, jakie znaczenie dla społeczności Będzina mają takie spotkania? Spotkania z ludźmi z najwyższej półki polskiego rządu. No, spotkanie bardzo owocne. Jestem bardzo zadowolony, szczególnie z frekwencji w Będzinie. Sala w szkole muzycznej była wypełniona po brzeg i było tam ponad 300 osób. Spotkania są nakierowane na to, żeby przede wszystkim rozmawiać ze społeczeństwem. Rozmawiać z ludźmi i wsłuchiwać się w to, co mówią, szukać rozwiązań problemów ludzkich. Te spotkania mają charakter otwarty. To też czasami dochodzi tam do różnych nieprzewidzianych sytuacji i głosów krytyki, no ale tak to jest u nas w społeczeństwie, że każdy ma prawo własnego spojrzenia na określoną sprawę i dlatego też te spotkania są na tyle efektywne, że wyciągane są z nich wnioski. Te głosy krytyczne, które czasami się pojawiają na tych spotkaniach, one są właśnie poddawane pod rozwagę w trakcie konstruowania nowych aktów prawnych czy zmian aktów prawnych. Po prostu no, cykl spotkań, który odbywają obecnie politycy, jest tak naprawdę kontynuacją spotkań sprzed wyborów parlamentarnych, kiedy główni politycy Prawa i Sprawiedliwości objechali cały kraj i właśnie wsłuchiwali się w głosy społeczeństwa. Na podstawie tego, co usłyszeli, powstał roboczy program Prawa i Sprawiedliwości, a następnie program rządowy, który jest realizowany. No właśnie głównym celem tych spotkań jest to, żeby wsłuchać się w to, co ludzie mają do powiedzenia i jakie mają problemy, czego by chcieli. Takie pytanie, bo pan jako senator swoim zasięgiem, czyli obwód, którym pan, że tak powiem, z tego powodu pan wybrany, panie senatorze, to jest obwód Zawierciański, Będziński i Dąbrowej Górniczej. Mam takie pytanie, jak się to przekłada, pańskim zdaniem, pan to obserwuje niejako trochę z boku, na plany, zamierzenia, strategie lokalnych samorządowców, których za chwilę czeka kampania wyborcza, gdzie zasadniczo z tych ogólnych wniosków, które mogą wysnuć politycy na skrzydle centralnym, jak oni to mogą przełożyć na działalność tutaj lokalnie, na swoje programy wyborcze, na działalność dla mieszkańców tych trzech wskazanych przeze mnie powiatów. Znaczy, no, jeśli chodzi o politykę, działalność polityki centralnej i powiązanie ich z samorządem, no, współpraca jest konieczna. Znaczy, no, wiele programów rządowych kierowanych jest właśnie do samorządów. Za tymi programami idą środki. Tutaj, jeśli wymienił pan powiat Będziński, Dąbrowę Górniczą, powiat Zawierciański, no, od 30 lat oczekiwana w powiecie zawierciańskim obwodnica Poręby i Zawiercia. Po 30 latach obietnic ta obwodnica praktycznie powstaje powoli, bo już na początku przyszłego roku rozpoczynają się prace i to w bardzo istotny sposób odciąży Zawiercie, a szczególnie to zaprzestanie korkowania się tego miasta, szczególnie w weekendy. Powiat Będziński również współpracuje i jednostki samorządowe powiatu będzińskiego również są wspierane przez administrację rządową. Są środki na przedszkola, na szkoły, programy sportowe, modernizację sal gimnastycznych, nawet budowę całych obiektów. Także tutaj te administracja rządowa jak najbardziej wspiera i to współpraca z różnymi środowiskami politycznymi, bo w samorządach zagłębiowskich no, trudno szukać jakoś bardzo przychylnych obecnemu rządowi samorządowców. Ja mówię o wójtach, burmistrzach, prezydentach, którzy mają realną władzę. Natomiast my współpracujemy ze wszystkimi i taki jest nasz cel. Taki jest cel polityki, tak jak pan to mówił, centralnej, rządowej, ale również parlamentarnej. Ja staram się współpracować z wszystkimi samorządowcami, którzy tylko i wyłącznie takiej współpracy oczekują. Także ja nigdy się nie zamknąłem. Natomiast z drugiej strony muszę powiedzieć, że są również tacy samorządowcy na terenie mojego okręgu wyborczego, którzy no nie chcą specjalnie współpracować, wręcz przeciwnie, odcinają się od jakichkolwiek kontaktów z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, to nie tylko ze mną są tacy, natomiast no, na to już nic nie mogę poradzić niestety. No
Ale jak rozumiem, to w tym momencie też działają na szkodę tych powiatów, czy też gmin, które reprezentują. To już jest ocena, ich osobista, wewnętrzna ocena. To nie jest moja ocena, czy oni działają na szkodę. No na pewno nie przysparzają tym swoim jednostkom samorządowym jakichś profitów i nie otwierają nowych możliwości, bo współpraca z parlamentarzystami naprawdę przynosi wymierne efekty. Możemy to obserwować na terenie powiatu mędzińskiego, powiatu zawrycieńskiego, że naprawdę to przynosi efekty. Jednak jakaś forma delikatnego wsparcia ze strony parlamentarzystów, czy wręcz użyję słowa nie do końca niestosownego, lobbingu delikatnego. No umówmy się, no jest zawsze ograniczona ilość środków, ograniczona ilość możliwości, natomiast trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć w jednostkach centralnych, w ministerstwach, wytłumaczyć, jakie są potrzeby, że potrzeby są faktycznie bardzo ważne i kluczowe tutaj dla tego regionu. I wtedy spotykamy się bardzo często, przeważnie spotykamy się z ciepłym przyjęciem i raczej udaje nam się, że tak powiem, osiągnąć te zamierzone cele, które chcemy osiągnąć. Czyli podsumowując tą relację, o której pan senator zaczął teraz wspomnieć, wszystko ocenią ludzie przy urnach wyborczych do samorządu, bo to będzie widać, czy chcą mieć kogoś niezależnego, ale bez pieniędzy, czy też ktoś, kogoś, kto współpracuje i te pieniądze jednak w jakiś sposób mogą tutaj wpłynąć, tak? Zwłaszcza do tych powiatów biedniejszych, no nie ukrywajmy, że będzie nie jest zbyt bogatym powiatem. Znaczy, ja bym tak nie stawiał sprawy, że kogoś, kto nie współpracuje, czy nie zabiega, jest niezależny. Ciężko powiedzieć o niezależności. Wszystkie samorządy są zależne od jednostek centralnych. Natomiast teraz pytanie, jaka jest lepsza strategia dla włodarza, samorządowca, który zarządza miastem i niekoniecznie jest chętny, skory do współpracy z administracją rządową, czy z obecnymi władzami kraju reprezentowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. No to jest jego wybór i jego ocenią mieszkańcy właśnie, tak jak pan wspomniał, czy on działa efektywnie i skutecznie, no bo tego mieszkańcy oczekują od wójtów, burmistrzów, prezydentów. Efektów, prawda? No jak te efekty są mizerne, no to no niestety no będą musieli się samorządowcy zderzyć z tym, tak naprawdę z wynikami wyborczymi, które zostaną ustalone przy wrzucaniu głosów do urn. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Jaszczura, radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie ze mną oraz zaproszonymi gośćmi w klubie Villa Moda przy ulicy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej przy dworcu PKP. Tematem spotkania będzie zadłużenie budżetu miasta oraz MZBM, Zakład Budżetowy, a wspólnoty mieszkaniowe. Serdecznie zapraszam na dyskusję i pytania.